Bohaterka książki, zmagająca się z dziecięcym porażeniem mózgowym Weronika, trafia po przeprowadzce do nowej szkoły. Dziewczyna pogodzona do tej pory ze swoją sytuacją, musi jednak na nowo pracować na swoją pozycję. Tym bardziej, że w nowym środowisku nie akceptuje jej szkolna gwiazda, zazdrosna o sukcesy dziewczyny. Pasją Weroniki jest fotografia. Nastolatce udaje się wygrać ogólnopolski konkurs fotograficzny. Od tego momentu rywalizacja dziewcząt wzmaga na sile. Książka przybliża życie niepełnosprawnych osób, to z jakimi trudnościami muszą się mierzyć na co dzień i jak ciężko takiej osobie osiągnąć, pomimo najszczerszych chęci, samodzielność.